od roku mniej więcej 1950 i również z tego powodu rozpoczęło się dla mnie trochę nowe życie. Trzeba było na nowo jak gdyby wszystko zaplanować, umieścić się jakoś w tej rzeczywistości polskiej. Sprzyjało temu, otrzymanie przeze mnie mieszkania. Znaczy bardzo ładnej kawalerki w Śródmieściu, na ulicy Partyzantów, to jest przy Marszałkowskiej. I tam właściwie mogłam śmiało pracować. No, na początku ta praca tak bardzo intensywnie nie szła i zajmowałam się właściwie nie tyle pisaniem wierszy, ile utrzymywaniem się. A to polegało na tym, że po prostu trzeba było zarobić jakieś pieniądze, które zarabiałam na słuchowiskach radiowych, na tekstach do filmów dokumentalnych. A to już w późniejszym czasie, kiedy już poznałam Artura Międzyrzeckiego i właściwie już byliśmy małżeństwem, wtedy jeszcze prowadziłam taki dział, nie dział, tylko pracowałam w reportażu w tygodniku Świat, który potem został zlikwidowany w stanie wojennym. Tak wyglądała mniej więcej to moje życie. Polegało głównie na pracy. Stosunkowo mało komunikowałam się ze światem i z ludźmi, ale muszę powiedzieć, że zaznałam wtedy bardzo wielu przyjaznych odruchów ze strony moich przyjaciół i także powstały nowe przyjaźnie.